Witam na kanale Marki Magnum. W niniejszym filmie zaprezentuję spawarki MMA z rodziny Snake Ledy. Składają się na nią cztery spawarki o prądzie spawania od 200 do aż 400 amper. Są to odpowiednio jednofazowy Snake 200 LED, i trójfazowe Snake 270 LED, Snake 320 LED i Snake 405 LED. Wszystkie te urządzenia mają identyczne funkcje i identyczne panele sterowania. Różnią się osiąganym maksymalnym prądem spawania i gabarytami. Mamy więc do wyboru 200-amperowego Snake'a 200 LED, który zasilany jest na 230 V, siłowego Snake'a 270 LED, który ma 250 A, siłowego Snake'a 320 LED, który ma 300 A, i najmocniejszego, siłowego, 400-amperowego Snake'a 405 LED. Sprawność tych urządzeń wynosi 60%. Urządzenia te pośród innych spawarek wyróżnia charakterystyczny LED-owy wyświetlacz. Jak mówiłem wcześniej, identyczny w każdej z nich. Wszystkie spawarki z serii LED mają duże gniazda prądowe, uchwyt transportowy od góry i główny wyłącznik z tyłu. W zestawie otrzymujemy przewód z zaciskiem masowym oraz elektrodowym, obydwa o długości 3 metrów. Ok, zobaczmy teraz w szczegółach, jak wygląda panel sterowania tych urządzeń i co można ustawić. Tutaj mamy wyświetlacz LED-owy, od którego spawarka ma kawałek nazwy, a tutaj pokrętło, tylko jedno. Pokrętło to jest równocześnie przyciskiem. Jeśli nie naciskamy, tylko kręcimy, to regulujemy prąd spawania. Kręcąc, zmienia się wartość liczbowa prądu spawania i jednocześnie przeskakuje podkreślenie pod oznaczeniem danej średnicy elektrody. W ten sposób urządzenie sugeruje nam, do jakiej średnicy elektrody pasuje prąd, który ustawiliśmy. Jeśli zaczniemy przyciskać pokrętło, wtedy zaczną podświetlać się symbole funkcji, które możemy regulować czy zmieniać. Pierwszy jest hot start, funkcja ułatwiająca zajarzanie łuku elektrycznego. Kolejne naciśnięcie to regulacja funkcji arc force, czyli siły łuku. Tutaj też regulujemy jej wartość. Kolejne wciśnięcie i mamy funkcję VRD. Możemy ją włączyć, czyli symbol się świeci, bądź wyłączyć, symbol VRD się nie świeci. Na czym polega funkcja VRD? Pomiędzy biegunami spawarki plus i minus, gdy nie spawamy, występuje napięcie, tak zwane napięcie biegu jałowego, które wynosi przeważnie 60-70 V. W przypadku przypadkowego dotknięcia masy i elektrody, nawet nie bezpośrednio, ale na przykład przez wilgotne podłoże albo przez nieuważne odłożenie uchwytu elektrody czy w trakcie zmiany elektrody, możemy zostać porażeni prądem. Aby temu zapobiec, stosuje się właśnie funkcję VRD. Powoduje ona, że gdy przerywamy spawanie, odkładamy uchwyt elektrody, napięcie biegu jałowego spada do bezpiecznej wartości, która nie spowoduje porażenia. Kolejne wciśnięcie i mamy funkcję anti-stick. I podobnie jak z VRD możemy ją włączyć, czyli jest poświetlona, lub wyłączyć. Włączony anti-stick sprawia, że jeśli nastąpi przypadkowe przyklejenie elektrody, to prąd samoczynnie obniży się, nie powodując rozgrzania elektrody i kabli do czerwoności, jednocześnie ułatwiając odklejenie elektrody. Włączyć anti-stick należy natomiast w przypadku, gdy używamy elektrod węglowych i na przykład żłobimy czy nawet tniemy jakiś element. Decydując się na jedną ze spawarek serii LED,
otrzymują Państwo urządzenie z wszystkimi potrzebnymi funkcjami. Solidna konstrukcja i łatwa obsługa zapewnią długie i przyjemne użytkowanie. Proszę pamiętać, jak spawarka, to Magnum.